Siema, witam w kolejnym odcinku Isaaca. I tak, jestem chory, nie wiem czy słychać po głosie, ale i tak sobie nagram odcinek. Tak źle jak kiedyś tam byłem chory, że ciężko mi się mówiło, musiałem co chwilę kaszleć, nie jest. I zagramy sobie Apolionem. Miał być Tainted Keeper, ale w sumie zobaczyłem, że na Apolionie mam matkę i bestie pokonane. No, dla mnie to są cięższe bossy, ciężsi bossowie. To fajnie, jakbyśmy zrobili sobie boss rusha, jeśli zdążymy dobiec na matkę w 20 minut. Potem hash i będzie delirium. Jakby się udało, to fajnie takie 3 marki zdobyć. Moglibyśmy pokusić się jeszcze o mega szatana, ale wolę chyba na delirium się skupić. No i tak, jakiś tam syropek sobie piję, to może do wieczora mi minie. No bo jak nagrywam, no to jest rano, no rano, 10:00, to nie takie rano. I fajnie jakby udało się streamka odpalić, pograłbym w Isaaca, Margonem tym razem, bo może odpalę trochę wcześniej, tak o 17:00 powiedzmy. I teraz odpaliłbym na Twitchu i YouTubie, na dwóch platformach. Ciekawe, czy ktoś z Twitcha zajrzy, kiedyś tam streamowałem trochę na Twitchu. Ale to tak okazjonalnie i czasami bez żadnego właśnie tam YouTube'a, to jak ktoś znalazł na dole mój kanał, to sobie czasem wszedł. No i tak sobie grałem. Range tier size, damy sobie to. Kurde, szkoda. Ale wejdziemy tu. Zawsze będziemy mogli sobie... dodatkowo itemek, ten fragment klucza wciągnąć tą próżnią czy otchłanią. Dobra, tylko teraz klucza brakuje. Dobra, mamy klucz. Ta skrzynka kusi, ale chyba wolę tam zajrzeć. Obydwa niewidzialne, szkoda. Kasa. No dobra, ciekawe co ile to rzuca, bo chyba jeszcze tego nie miałem. Bosik łatwy i po tym będziemy mieli... Jeśli nie dobra, dostałem... O, nie zabrało mi tego. Nie wiedziałem, że to takie zepsute serce nie zabiera szansy na Devil Room. Ale i tak nie wchodzilibyśmy, no bo... Jak wszystko jest ukryte... Dobra, umarliśmy. Ale zrobimy jeszcze raz tak samo. O! Pentagram na start. No to teraz już jest lepiej. Bo w sumie... Nie wiem. Lubię na start jakiś przynajmniej malutki, ale jakiś tam damage up dostać. Tutaj co mamy? A, tak samo. O! Kolejny damage up. No to ten ranik musi już się udać. Jeszcze na Apoliona idealna byłaby jakaś biblioteka, czy coś takiego. Pierwszy bosik mumia. Kurde... Misklikiem kliknąłem pokój wcześniej spację. To mam nadzieję, że będzie coś fajnego. Bo nie będziemy mogli tego wciągnąć. Jakiś tears up? Albo HP nawet? Wrench up. No dobra, wrench up też jest ok. Szkoda, że serce jakieś fajniejsze nie dropło. I do tych kanałów zapomniałem przejść, ale to sobie pójdziemy teraz. No i akurat będzie... lustro, to sobie pójdziemy wciągnąć ten fragment klucza, znaczy noża. No i dobra, kolejny bosik. Fajnie, że w treasure roomie ta noga była. Takiego bossa jak to prawie one-shotuje. Tylko nie przepadam za tą wersją tego bossa, bo jest strasznie szybki. Ale udało się. Fire rate proszę. Kurde, speed up. Ale dobra, wchodzimy tu. No i jak skończę sobie tego rana nagrywać, to zrobię daily rana. Tylko nie pamiętam, czy to już jest trzeci, czwarty czy piąty dzień. Trzeci na pewno. I albo to jest czwarty, albo piąty. A za 5 dni jest jakiś tam unlock, fajny itemek. Tylko nie pamiętam jaki. Nie wiem, czy nie remote control, czy coś takiego. Dobra, od razu chyba wejdziemy sobie na bossa i zaraz idziemy szukać lustra.
A że lustro znalazłem, tylko to ognisko jeszcze. Dobra. Tears up. Git. Wejdziemy sobie tu. To jest fajne, ale z jednym HP grać. Dobra, weźmiemy. Najwyżej sobie od nowa tutaj dojdę. Tutaj, co mamy? Tu? Dobra. Kolejny dobry itemek. Wchodzimy tutaj i lecimy w odbicie. Kurczę, jeszcze tutaj mamy. Ale to chyba wracając, bo wcześniej tego nie widziałem. Chociaż... Później może się zamknąć. Dobra, bierzemy. Dobra, ten bosik łatwy, to tu na pewno mantla nie stracę. Straciłem. Drugi? Dobra, tutaj mam nadzieję, że nie dostaniemy. Dobrze, że nie poślizgniemy się na tym, bo latamy. Git. O, wezmę, i tak nic nie mamy. Dobra, to jest chyba lepszy trinkecik. I tutaj pyk. Damage i range. O, to dobrze. Spróbujemy jeszcze naładować może przed bossem. Chyba akurat na styk się uda. No i dobra, bossik. Znowu ten. A z niego... Karty to wciągamy. Dobra, tears i znowu range. No i zaskakujemy. Kupiłem sobie jeszcze w sklepie niebieskie serce. Tak dla pewności. Tutaj chyba sobie po prostu wysadzimy to wszystko. Dobra, klucze. Brakowało nam. No i mały damage up. Pół HP, idziemy na bossa. Kurczę, żeby to nie był jakiś, nie wiem... On chyba jest git. Dobra, tutaj udało się. Nie dał HP-ka. A niepotrzebnie może to brałem. Mogłem to chyba wciągnąć. Po drodze nie mieliśmy HP-ków. Bo tam jedno co jest, no to nie przejdziemy bez latania. Dobra, tutaj coś dobrego. A bierzemy. Może piguła? Nie, szkoda. Tutaj wszystko, dobra. Chyba nie ma sensu się tu kręcić, idziemy niżej. Chociaż sprawdzimy, może tam będzie jakieś planetarium albo coś. Dobra, HP up. O! Tylko kurczę, nie dało nam serca. Sprawdzimy jeszcze tu. Speed up. Okej, coś tam zdobyliśmy na plus niby. Tutaj. Och, kurczę. No kusi jeszcze tymi skrzydeczkami. O, że HP będzie w środku? Jest jedno, dobra. I łatwy bosik. Jeszcze jeden. O, ten też jest w miarę łatwy. Dobra. Kolejny speed up. No, bierzemy, szybciej dobiegniemy na matkę. Tu jeszcze wysadzę. I nic. Kurde, mam pół HP. To był taki nieprzyjemny pokój. Ten jest w miarę łatwy, chyba że... Nie wiem, coś nas zaskoczy. Tylko ten HP up by się przydał. Nawet nie HP up, ale samo serduszko. Dobra, tutaj. A, okej. To jest dobre, tylko musimy dostać jeszcze czerwone HP. O kurde. Dobra, jakoś się udało. Jest HP. Można powiedzieć, że jesteśmy na razie bezpieczni. Dobra, kolejne HP. To mamy 2 HP na pewno. Dobra, dostaliśmy niebieskie, bo pewnie spadło mi do połówki HP. Szukamy czarnych serc. Może jakieś tu będzie? Hierofant, idealnie. W sklepiku coś fajnego? Dobra, bierzemy. Teraz trzeba rushować na matkę. Co mnie obiło? Chyba tymi kostkami rzucił. I mamy 3 minuty. Tutaj wejdziemy jeszcze. Nie, stąd nic nie bierzemy. Jak wygląda HP? O, w miarę okej.
Musimy biec na tego boss rusha, żeby zdążyć. Dobra, biorę to w razie co. Sklepik szybko. O nie, nie bierzemy. O, tu zajrzymy, tak na szybkości. I mamy bossa, minuta. To zrobimy go i później się stamtąd tepnę, żeby wziąć jeszcze itemek z Treasure Roomu. No, dobra, bierzemy damage, bo idziemy i tak na Delirium. Tutaj, kurde, Fire Raid bym wolał, ale to jest lepsze. Dobra, bierzemy Fire Raid. Jak uda nam się boss rush, tak nie wiem w sumie ile nam to może zająć. Z 3 minuty? Czy dłużej? Kurde, jak się uda. Chociaż nie, mamy 3 HP, a tu co jakiś czas będą dropiły raczej. Dobra, czerwona kupa rushuje 4 razy. Gdzie ten mały? Tutaj. Muszę sobie pobrać, bo cały czas zapominam na tego moda z tym licznikiem fal na boss rushu. No bo fajnie widzieć w sumie ile bossów zostało do pokonania. Chociaż na razie idzie dobrze. Nie wiem co mnie hitnęło. Ale ta czerwona potrawka chyba nam się kończy zaraz. Dobra, jeszcze jakieś, nie wiem, 4 bossy? Kurde, zapominam o tym, że podziemie znika. Dobra, koniec? Jeszcze. Teraz koniec i... O, spłuczka. Dobra, bierzemy na spację po prostu. A, i typamy się. Tutaj gdzieś będzie ten treasure room. Bierzemy i lecimy jeszcze na tego hasza. O, to jest git itemek. Szkoda, że na właśnie boss rushu tego nie mieliśmy. Piguła? O. Dobra, lepsze to chyba niż jakiś, nie wiem, wrench down. Dobra, i mamy 5 minut na serce, więc raczej dobiegniemy i będzie hash robiony, a przynajmniej podejście będzie. Tu może jeszcze jakiś fajny itemek z Devil Roomu. Tears up. No jest fajny itemek. Bierzemy. Mam nadzieję, że na haszu dostaniemy, nie wiem, jakieś przynajmniej 2 serduszka, coś takiego. I dojść musimy do serca, nie tracąc w ogóle HP. Tutaj. Jakieś niebieskie. O nie, ale jakiś tam damage up. Dobra, mamy serce. No i udało się, bez straty. Tu jeszcze tylko nie dostać. Dobra, i te oczy szybko rozwalić. Secret. O, jest tutaj. Dobra, niebieskie serca. Jest jedno. Pająki też git, bo zabijamy i dostajemy niebieskie. A tutaj? O, niech będzie. Dobra, te oczy szybko rozwalić. Dobra, nawet nie strzel... Co jest? Myślałem, że jesteśmy bezpieczni. O, tutaj. I tu co mamy? Damage, range. Nie, giniemy jak to weźmiemy. Dobra, idziemy tu. Oby ten hash się udał. Jak się nie uda, to koniec odcinka i tyle. Tutaj no żadnych serc, szkoda. I teraz najważniejsze. Dobra. Tutaj. No tak średnio. Dobra, mamy bateryjkę. Weźmiemy jeszcze to. A to co daje? Justice. Dobra, jest HP. Weźmiemy chyba śmierć. Tu zrobimy tak. No i musimy tak zrobić. Najbardziej nam się opłaca. W tej walce nic nam to nie da, ale później będzie ok. A tu weźmiemy to. Chociaż nie wiem, czy lepiej byłoby nic nie brać. Dobra, hash. Ok. Jak będzie te muchy spawnił, to fajnego boosta przez te pająki dostaniemy. Kurde, ta czarna dziura, to nie wiem czy nam pomaga, czy przeszkadza bardziej. No i są muchy.
Dobra, jest git. Tylko te pająki niech atakują. Teraz tylko unikać. Okej. Na razie śmierć zostawiam. Może później ta karta się przyda bardziej. Dobra, jakoś dobrze udaje mi się nawet unikać tych fioletowych. Tutaj nie wiem, no taka ściana szła, jak to było uniknąć? O, dobra, mamy fajny speed. A tutaj niby jak uniknąć, jak to tyle tego leciało? Śmierć? Udało się. Ale na takim farcie tu pod koniec. Dobra, delirium. Na jednym HP. Ale dwa unlocki, jakby nie patrzeć, są. Dobra, dwa HP. A co tu niby, nie wiem, wybuchnęło? Co tu wybuchło? Żeż mnie nie dotknął i nie zginął ten stworek. Tutaj coś podratuje. Ta. Dobra, mały damage. Może być ciężko, ale spróbujemy. Dobra, Magician. To się przyda. Muszę pamiętać, że na spacji mamy tą książkę, co daje nieśmiertelność. Nawet nie widziałem, co to jest za mucha. Najgorzej. Myślałem, że to ta czarna mucha, co na ukos strzela. No ale dobra. Hash i boss rush zdobyte. Chociaż tyle. No dobra, dzięki za oglądanie i zapraszam do następnych odcinków. Cześć.